Dzień dobry. Prescott Knight tutaj i witamy, na nasz kolejny Grammar Sunday. Dzisiaj jest dobra wiadomość na kilku poziomach. Pierwszy to jest ostatni czas, który mamy. Więc rozmawiałam o wszyscy 12 czasy. Kilka rozmawiałam bardziej szczegółowe, ale jak sprawdzałam, dzisiaj jest ostatni. I też jest dosyć prosty czas, nie jest prosty, żeby to używać, bo prawie nie używamy to. To jest bardzo specyficzna rzecz. A tutaj mamy future continuous, future perfect continuous, przepraszam, future perfect continuous. Future Perfect Continuous. Ma szczególne rzeczy, to jest najdłuższa taka konstrukcja, bo to jest will plus have plus been plus główny czasownik na końcówkę ing. Będziemy robić kilka przykładów, bo to rozmawiamy o coś bardzo specyficznego. Mówimy o czynności, bo to jest czas ciągły, więc on kocha czynność, więc musi być taki czynność, a nie taki stan. Więc to nie może być, że ja jestem, albo ja gotuję taki codziennie, albo to coś tak, tylko to będzie konkretny, jedno konkretne czynność, który będzie miał skończony ilość czasu w przyszłości. Na przykład, ja przeprowadziłem się do Mieszane Dolne 2018 w sierpniu, więc in August, I'll have been living in Mieszane Dolne. For 3 years. I to właśnie, mamy taki czynność, że mieszkam i to w sierpniu to będzie skończone 3 lata. A też mogę powiedzieć, do końca dzisiaj ja będę miał skończone pracę 8 godzin. By today I will have been working for 8 hours. Albo to by... When a person is 21, he will have been going to school for 16 years? He will have been going to school for 16 years. Więc rozmawiamy o czynność, która trwa jakiś czas w przyszłości. I traktujemy to, że od tego czasu będzie miał skończony tak długo okres czasu. To jest bardzo specyficzny czas, nie ma, dlatego nie jest tak często używany. Takie przykłady są takie typowe, bardzo rzadko to widać, więc to wiem, że ja jako nauczyciel, jak widzę w normalne konwersacje, taki czas zawsze śmieję się, bo wow, naprawdę używamy. I to czasami spróbuję używać to specjalnie, żeby przypomnieć sobie, że coś takiego istnieje, ale tak to jest. Prawdopodobnie będziemy zacząć prawdopodobnie tryby warunkowe, bo to kocham nasze tryby warunkowe i będziemy rozmawiać o tym bardzo wkrótce, bo to tak, są takie fajne i przytulne. Ok, dziękuję bardzo i miłego weekendu!